Sara, jedna z uczestniczek programu Rolnik Szuka Żony, postanowiła pokazać fanom, na jakie ryzyko się zdobyła. Ostrzegamy, że nagranie z Instagrama może przyprawić o zawrót głowy. Sara Jakupińska to jedna z uczestniczek show Rolnik Szuka Żony. Pokazała na Instagramie, jaką ryzykowną decyzję podjęła. Zamieściła wideo, które dla niejednego widza może być przerażające. Sara z programu Rolnik Szuka Żony pokazała ryzykowne wideo. Sara napisała list do Artura w 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Mężczyzna zaprosił ją na swoje gospodarstwo i to właśnie ona była jego ulubioną kandydatką na partnerkę. Podczas realizacji show Artur był bardzo zainteresowany Sarą. Kiedy jednak zdjęcia do programu się skończyły, postanowił zerwać z dziewczyną. Jakupińska nie znalazła męża w show TVP, ale za to stała się popularna wśród internautów. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 60 tysięcy użytkowników. Nic więc dziwnego, że uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony stara się utrzymać zainteresowanie swoich fanów. Na profilu niedoszłej żony Artura pojawiło się nagranie, które może przyprawić o zawrót głowy. Kobieta zdecydowała się na poważny krok. ZASZALAŁAM. Zaczęła wpis Jakupińska. W dalszej części postu wyjaśniła, że chodziło o skok na bungee. Gdyby nie prezent od moich przyjaciół, nie wiem, czy zdecydowałabym się na to z własnej woli. Prawdopodobnie omijałabym to miejsce szerokim łukiem, albo podziwiałabym z boku, opisała sytuację. Widok na górze, cała panorama Warszawy. Coś cudownego. Osobiście, nie chciałam za szybko skakać, żeby móc napatrzeć się na świat z tej perspektywy, czytamy. Uczestniczka programu Rolnik Szuka Żony opisała, jakie uczucia towarzyszą tuż przed skokiem na bungee. Kiedy jednak stajesz na krawędzi, różne uczucia mieszają się w twojej głowie, ekscytacja, niepewność, a może nawet trochę szaleństwa. Ale gdy tylko odważysz się skoczyć, niesamowite uczucie, zdradziła Jakupińska.